Drodzy kochani ludzie, chcę jeszcze powiedzieć tak, że my te kręcimy filmiki, to wszystko, ale trzeba troszeczkę dać mi coś wspomóc. Włożyć do koperty symbolicznie. Ja nie mówię, że tam miliony, dwa, pięć i tak dalej. Ale przypuśćmy, 20 zł, 10 zł, a nawet i 30 może być, 50 zł, a nawet i stówka może być, za to, że ja będę dla was pomagać. Że biuro moje też nie jest wygrane na loterii i przypuśćmy, i proszę przesyłać listy do mnie na mój adres, tak jak tu widać, ale to adres prywatny, ale jeszcze dodam, że tu trzeba było jeszcze Biuro Interwencji Obywatelskich, na biuro proszę pisać, Biuro Interwencji Obywatelskich, Krzysztof Koronowicz, ulica Szkolna 17, 15640, tylko też tutaj źle napisane, powinno być kod tu, a tu Białystok. Tu pierwsza powinna być ulica, a tu pod spodem Białystok. Ale operator pisał to wiadomo. Ja jak nie porządzę, to operator jak chce, tak pisał sobie. Trzeba mnie trochę zmobilizować tego mego operatora. Ale przejdźmy dalej. Przypuśćmy. Pierwsze. Takie przykłady daję dla was. Pracownicy nie płaci, pracodawca nie płaci na jakiegoś X wypłaty. Niech ten obywatel X, nazwiemy, napisze do mnie i włoży symboliczną. Ja nie mówię, że tam, jeszcze raz powtarzam, że tam milion czy tam dwa, bo nikt nie ma pieniędzy. Ale symbolicznie. 20 zł, 10 zł, 30 zł może być, 50, 100. No tak o symbolicznie. Bo trzeba też i na taśmy, trzeba i na wywołanie filmu, trzeba wrzucić do internetu, trzeba wszędzie. To żeby były też pieniążki, to też potrzebuję. I dalsza sprawa, nawet druga sprawa. Też możesz pisać do mnie o wszystkim. Przypuśćmy, ktoś ma urodziny czy imieniny. Złożę życzenie jemu, imieninowe, urodzeniowe. Później, dalsza sprawa. Przypuśćmy, nauczycielka. Dam, proszę bardzo, wszystkich nauczycieli. Apeluję do wszystkich nauczycieli. Przypuśćmy, tam uczeń jeden się nie nauczył się. Jakiegoś coś nie odrobił. To proszę nie stawić jedynek. Jedynek proszę nie stawiać, tylko stawiać lepszą cenę, dlatego że albo darować jemu. On, każdy uczeń chce jak najlepiej, żeby wypaść, żeby zdać, żeby mieć ten zawód w ręku. I proszę mi, wszystkich do nauczycieli, do kuratorium, do wszystkich apeluję swoją prośbę, ażeby jedynek nie stawiali się, tylko żeby lepszą cenę byli. Żeby, przypuśćmy, jak uczeń, nazwiemy tego ucznia X, nie odrobił lekcji, czy tam coś jakiego nie napisał, to raz może, czy tam dwa razy podarować jemu. Podejść, powiedzieć, słuchaj, tam Adamy, czy tam ktoś, słuchaj, ja ci daruję teraz, ale na drugi raz, jeżeli nie zrobisz, to wtedy postawię tobie jedynkę. Albo wpiszę do zeszytu uwagę, że dlaczego nie chcesz się uczyć, żeby się zainteresowali tobą rodzice. Bo rodzice powinny się interesować uczniami. Dalej. Przypuśćmy. Ktoś, przypuśćmy,
jakiś tam nie oddał dla X, dla Y pieniędzy, to też proszę napisać. Ja też zaapeluję do X, żeby pieniądze oddał, żeby nie ciągnął długo, bo też dla X grozi postępowaniem sądowym. Dalsza sprawa. Też piszcie dla mnie, do mnie, na moje biuro i do mnie. Przypuśćmy, trzeba coś, jakieś podanie napisać, czy wniosek, czy coś jakiego. Też biuro świadczy takie potrzeby dla was. Dalej, przypuśćmy, mąż, tam przypuśćmy, nie chce panie to, ale przypuśćmy, bije żonę, czy tam znęca się, czy znęca się, czy pije alkohol, to też proszę do mnie napisać, że mąż, czy tam żona pije, bo bywa, że i żona pijaczka jest, to też proszę napisać, kto spożywa alkohol, to ja zainterwenuję w tą sprawę, żeby ludzie nie spożywali alkoholu, bo alkohol to grozi zdrowiu, szkodzi zdrowiu. I bardzo proszę na zakończenie z całego serca, z całej duszy mojej, ażeby, tak jak ja dałem dzisiaj wywiad, jeszcze raz pokazuję, proszę pisać na ten adres, ale tu jeszcze powinno być dodane Biuro Interwencji Obywatelskich na górze i pod spodem Krzysztof Koronowicz, ulica Szkolna 17, 15640 Białystok. Bo tutaj trochę jest źle napisane. Panie operatorze, dostajesz pan uwagę dzisiaj, oceny panu nie postawię złej, ale takie rzeczy jak pan przywieziesz, coś fałszywie, nie fałszywie, ale źle napisane, to będziesz pan poprawiać wtedy, panie operatorze. Zrozumiał pan? Musisz pan wyraźnie, dokładnie pisać tak, jak jest, ani kot tu, powinno być kot tu. Białystok powinno być tu. Pierwsza później ulica tu się pisze się. A tu powinno być kot i Białystok. Panie operatorze, pan, zapytam pana, kto to pisał. A panie operatorze, to już wiadomo, przyznał się. Przyznał się. Ale trzeba też pisać, podawać adres mój wyraźnie, że tak jak jest na piszące, że Biuro Interwencji Obywatelskich, Krzysztof Koronowicz, ulica Szkolna 17, 15640 Białystok. I bardzo proszę was na zakończenie, moi kochani, jeszcze raz, powtarzam, dużo nie wkładajcie pieniędzy, 1, 2, 5, bo też nie chcecie bogaci, ale symboliczne to tylko. Przypuśćmy 20 zł, 10 zł, 50 zł, no i stówkę, jak ktoś ma trochę bogatszy, to może włożyć i stówkę nawet do listu mojego, swego, jak będziecie wysyłać do mnie. Ale więcej ja nie proszę, żeby wkładaliście, tylko symboliczna taka wpłata za to, że ja dla was będę pomagać. Bo też u mnie głos wysiada, już lata mam swoje i trzeba też dla mnie na życie, na wszystko trzeba, to też, jak powiedziałem na początku, trzeba i na taśmy, trzeba i na tusz do komputera, trzeba i na taśmy, na tusz, no na wszystko, na papier trzeba, na wszystko trzeba mieć pieniądze. Ja bardzo proszę apeluję do tych, którzy będą pisać do mnie i zachęcam pisania, to żeby symbolicznie, nie tam grupa pieniędzy,